Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w First Looku z The Sims 3 Diesel. Diesel są to akcesoria do The Sims 3, które pojawiły się w 2012 roku, także już jakiś czas temu, ale nie aż tak dawno jak niektóre akcesoria. I jak sama nazwa wskazuje, są to właśnie akcesoria skupione dookoła marki Diesel. To nie jest jakaś taka specjalna nowość, żeby produkować akcesoria związane z jakąś marką, ponieważ już w The Sims 2 mieliśmy akcesoria z IKEA, które swoją drogą bardzo mi się podobały, oraz akcesoria z H&M, które też bardzo mi się podobały. Natomiast tutaj do trójki mamy Diesel. I Diesel jest to właśnie taka marka, która wydaje mi się produkuje przede wszystkim ubrania, zwłaszcza swoje sławne dżinsy, ale oprócz tego mają także akcesoria do domu, na przykład meble. Widziałam też na ich stronie słuchawki albo jakieś innego rodzaju akcesoria. Myślę, że Diesel nie jest jakąś taką specjalnie popularną marką w Polsce. Bardziej chyba znaliśmy H&M i IKEA z dwójki. I jeśli tutaj ktoś słyszy Diesel, to raczej pierwsze co przychodzi mu na myśl to jest rodzaj silników samochodowych. Ale tutaj nie o to chodzi. Będziemy oglądać nowe ubrania, będziemy oglądać nowe meble. Na waszych ekranach, tak jak zawsze, tradycyjnie w First Lookach do akcesorii, Julia Kirmowska. I zaraz zobaczymy, w co też tutaj możemy ją ubrać. Może są jakieś nowe fryzury, może są jakieś nowe ubrania. Na pewno są nowe dżinsy i z tego co słyszałam, dżinsy są tutaj naprawdę fajne. Podobno rzeczy nie ma zbyt wiele, no ale to jeszcze zaraz sama się przekonam. Najpierw musimy włączyć filtr, to jest do nowoczesnego apartamentu, do Diesla też jest właśnie taki zielonkawy. O, dlatego może mi się mylić, ale nie mamy żadnych fryzur bez dodatków, a z dodatkami też nie. Zero fryzur. To nie zaczyna się pozytywnie, ale nie zrażajmy się. Julia zostanie w swoich tradycyjnych włosach. Natomiast zobaczmy, co mamy tutaj. Ubrań. To już trochę lepiej, ale zacznijmy od ubrań na górę. Tak. No, troszeczkę tego jest i wydaje się, że będzie wyglądało całkiem obiecująco. Tylko tutaj mi się przycięło. Dobra, zobaczmy kurteczkę. A, tutaj mamy taką kurteczkę z t-shirtem pod spodem, oczywiście z napisem Diesel, jak żeby inaczej. Taka krótka kurteczka jeansowa, ale powiem wam, że podoba mi się. Potem mamy t-shirt. Krótszy raczej. Ja wolę chyba moim simkom dawać dłuższe t-shirty, ale ten ma bardzo ładny wzór, takie agrafki i róże. Wygląda fajnie. Tutaj koszulka z jakąś taką trochę oryginalną konstrukcją po bokach. Takie dłuższe jakieś pasma materiału. Gwiazdki albo bez gwiazdek. Też całkiem fajna. Widzę, że Diesel chyba miał wtedy fazę na róże. To wygląda jakoś tak smutno. Ale okej, tak rockowo. Kolejna koszulka z dekoltem na plecach i tutaj takim ciekawym wzorem, całkiem fajna. Następnie jakaś falbaniasta bluzeczka, również ładna, podoba mi się. I bezrękawnik z wielkim napisem Diesel, wygląda jakby był zrobiony z ćwieków albo czegoś takiego. Dobra, powiem wam, że góry są całkiem fajne. Chyba jedną, która bardziej mi się podoba, jest na przykład ta taka luźna koszulka. Ma bardzo ciekawy tył i przód też jest inspirujący. Ale. Jednak może zanim zacznę wybierać spodnie, uciekajcie spodnie. Wybierzemy coś krótszego, żeby po prostu lepiej widzieć, jak te spodnie wyglądają. Więc może weźmy tą szarą z różami. Czyli Julia, wolisz taką różowawą? Dobra, weźmy szarą. Ja ogólnie lubię szare koszulki, więc czemu nie? Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Pierwszy rodzaj jeansów. Wow, wyglądają naprawdę fajnie. Takie raczej z obniżonym stanem, ale są takie poprzecierane. Naprawdę bardzo ładne jeansy. Jej, w końcu moim simom nie będzie brakowało fajnych jeansów. Dobra. O, te też są bardzo ładne. Bardzo ładne tekstury mają te jeansy. Wyglądają naprawdę ślicznie z tymi przecieraniami i takie... Mają tak dużo detali. Bardzo mi się podobają. Tutaj... Też jeansy, tym razem takie dzwony z takimi bardziej zaprasowanymi kantami. Trochę kojarzą mi się ze Szwedami, ale jak na Szwedy chyba są jednak za wąskie. Ostatnio nie przepadam za bardzo za dzwonami, ale te spodnie również są całkiem fajne. Tutaj już mamy trochę bardziej dopasowane. Też z takimi fajnymi przecieraniami. I jakieś krótsze spodenki z szalkami.
Ej, całkiem fajne. Sympatyczne. Podobają mi się i takie jeansowe. Znowu coś dłuższego. Mamy już jeansy z takim wyższym stanem. Bardziej też dopasowane. Też całkiem sympatyczne. Kolejne z przecieraniami. Tym razem z bardzo niskim stanem. No, całkiem fajne. I to z jeansów wszystko i spodenek ogólnie. Spódniczek żadnych, jak widzieliśmy, nie ma. Ale mamy jeszcze kostiumy. Więc sobie zaraz pooglądamy, co to jest. Jest taka trochę workowata sukienka. Z jednej strony wygląda fajnie, a z drugiej jakoś tak dziwnie układa się na sylwetce i chyba nie wygląda zbyt korzystnie. Wręcz wydaje mi się, że pogrubia. Taka trochę sportowa sukienka, bardzo krótka. Może bardziej by się nadawała w sumie na tunikę. Może z leggingsami by lepiej wyglądała. Nie wiem. W każdym razie ona do końca mi się nie podoba. Tutaj mamy o bardzo ładną taką sukienkę w groszki z paskiem i z marynarką. Wygląda naprawdę fajnie, podoba mi się. Kolejna bardziej sportowa sukienka, też z wielkim napisem Diesel, a jakżeby inaczej. Jakiś kombinezonik. No ja nie jestem wielką fanką kombinezonów. O, ten ma taki ciekawy zamek tutaj, wycięcie na plecach. A, czemu nie? Gdzieś tam latem można pobiegać. Tutaj dłuższa sukienka. Taka trochę o workowatym kształcie, jeśli chcecie znać moje zdanie. I to wszystko. Dobra. Zostaniesz w którychś nowych jeansach, bo... No bo tak. Te są całkiem fajne. I w jakiejś nowej bluzerce. Może tej, która mi się podobała. Te z gwiazdkami też mi się podoba. Tutaj oczywiście. Ona jest trochę krótka do tego. A ta? Ta jest taka dłuższa. Dobra. Zostaniesz tak i zobaczmy. Są jeszcze jakieś nowe buciki? Nie pogniewałabym się, gdyby były nowe buciki. Nie ma nowych bucików. A akcesoria? Nowe akcesoria? Nowych akcesorii też próżno szukać. Tutaj zobaczę tylko szybciutko, najwyżej wam to wyznę, czy tutaj jest coś nowego, chociaż wydaje mi się, że nie będzie, ale zobaczyć zawsze można. Jakaś bielizna jeszcze powinna być, z tego co wiem. To zaraz tam dojdziemy. Czemu to się tak wolno ładuje, no? No. A tutaj jako wizytowe może ubrać... No, to nie do końca pasuje. Dobra. Zostawimy ci którąś czerwoną marynarkę. Może tą. Zamiast czerwonej. Dobra, jako wizytowe też nie ma za bardzo się czym pisać niestety. Sukienek takich żadnych bardziej eleganckich nie było. Jakieś nowe piżamki może? O, jest jedne nowe majteczki. Takie tutaj trochę koronkowe. Ładne, podobają mi się. Zostawimy ci niebieściutkie. I do tego na pewno musi być jakiś nowy stanik, tak. Myślałam, że będzie trochę więcej rodzajów bielizny, a nie tylko jeden komplet, ale... Ten jeden komplet jest bardzo ładny. No, podoba mi się. No, kapci raczej nie dali. Jakieś sportowe ubrania. Nie sądzę, żeby to było coś, czego nie było tam. Dobra, możesz mieć koszulkę z różami i... No, i spodnie muszą ci zostać stare. Kostium kąpielowy? A, mamy kostium kąpielowy. To nie jest ten sam stanik, co wcześniej, prawda? Nie, to jest kostium kąpielowy. Ładne. Są te same kolory, ale można zmienić na przykład na różowy. Więc mamy też nowy kostium kąpielowy, tutaj z takim paskiem. Fajne, podoba mi się. No i tu ubranie wyjściowe, no to raczej nic nowego nie będzie. Czego nie było tam, także możemy to sobie pominąć. Dobra, dodajmy kolejnego sima. Ponieważ chcę jeszcze zobaczyć... chcę zobaczyć dla innych grup wiekowych i oczywiście jeszcze dla facetów. Okej, sprawa wygląda tak, że dla małych dzieci oraz dzieci nie ma żadnych nowych ubrań, ani fryzur, ani nic takiego, także przechodzimy już do facetów. Tutaj mamy modela, który chętnie nam na pewno zaprezentuje ubrania i fryzury, fryzurnia marki Diesel. Więc przejdźmy do ubrań. Na pewno jakieś muszą być, prawda? Dobra, mamy, widzę, trochę t-shirtów będzie. Co tutaj jest? Tu jest t-shirt z jakimś nadrukiem, takim trochę... interesujące. Niby jakiś taki punk, ale tak naprawdę zamiast włosów ma budynki. Ciekawe. Może być też gładki. Tutaj koszulka z nadrukowanym... wygląda jak nadrukowana góra od ogrodniczek. I napisem Welcome to Works While.
No cóż. Taka średnia. Nie sądzę, żebym jakoś specjalnie używała. Tutaj mamy marynarkę. Taką koszulo-marynarkę. Nie wiem. Jest też bluza. O, całkiem fajna. Z kapturkiem. No, ta bluza mi się naprawdę podoba. Jest też taka gładka. Potem jest koszula z jakąś taką dziwną konstrukcją z boku. Nie wiem. Wygląda to jak jakaś saszetka z kieszonkami. Może to jest bardziej marynarka niż koszula, nie wiem. Koszulka z sówką. O, jaka śliczna! Ta koszula jest naprawdę fajna. Znaczy, ten t-shirt jest naprawdę fajny. Podoba mi się. Z suweczką. O, ma metkę dieslową? Ma. Tutaj kolejna bluza. Tyle zegarek mu przez nią przenika, ale nie szkodzi. O, są różne kolory. Jest dużo do wyboru. Oczywiście i tak możemy sami zmienić. Ale fajna, też fajna bluza. O, tutaj taka bardziej jeansowa. Trochę podziurawiona. Bardzo fajna bluza. Podoba mi się. Z takimi kieszonkami z przodu, zapinana na zamek. Znowu bluza. Widzę, że mam dostawę całkiem fajnych bluz. Tutaj kolejna z kapturkiem. Jej, Diesel robi naprawdę ładne bluzy. Okej, tutaj kolejna. Też fajna. I znowu jakiś t-shirt, paseczki. Taki trochę wygląda jak w takim marynarskim stylu. W sumie fajny. Na lato mógł być. Może być też gładki. To jest jakiś napis, ale dosyć słabo go widać. Koszula. Koszula to nie wygląda do końca jak koszula. Wygląda jak taka hybryda koszuli i bluzy przez ten tutaj ściągacz na dole. Może to jest taka bluza z kołnierzykiem i zapinana na guziki, nie wiem. Tutaj taka bardziej kurtka. Wygląda trochę na taką w stylu jakimś skórzanym czy coś takiego. Trochę jakimś motocyklowym może. Całkiem fajna. Fajne ma te detale tutaj na rękawie. Podoba mi się. Potem jakaś jeansowa kurtka. O, no tak, musiała być jeansowa kurtka. Okej, całkiem spoko. I ostatnia marynarka. I jeszcze jest jeden t-shirt. Może być różowy z wężem, czarny, albo 55DSL. No, z wężami. Dobra, to chyba z t-shirtów najbardziej mi się podoba ta z sówką. Jest taka śliczna, naprawdę super. Dobra, zobaczmy spodnie. Fajne spodnie dla facetów też by się przydały. Widzę, że jest mniej niż dla kobiet, ale może coś znajdziemy. Tutaj mamy jakieś takie bardziej przylegające, różkowate. Całkiem spoko. Widzę, że tutaj są jakieś też takie dziurki w nich. Dobra. Kolejne spodnie. Wydaje się, że mają podobny kształt do tych, chociaż nie wiem. Troszeczkę inne są. Tutaj mamy krótkie. O, całkiem fajne. Mają takie dziwne kieszenie. I następnie długie spodnie poprzecierane. Mają bardzo ładne tekstury tutaj dżinsy. Naprawdę mi się podobają. Tak fajnie wyglądają. Kolejne dżinsy. To już teraz z szerszymi nogawkami. Z dziurą, tak? Od razu. Okej. I jeszcze jedna. Wow, te już są bardzo różkowate. Ale nasz model ma całkiem zgrabne nogi. W miarę. Więc może mógłby w takich chodzić. Dobra. Zostawimy ci te. I zobaczymy jeszcze kostiumy. Czy dla facetów jakieś są? Nie ma. A jakieś buciki? Bucików też nie ma. Dodatki? Dla kobiet nie było. Musi być sprawiedliwość. Dla facetów też nie ma. Z wizytowych podejrzewam, że... chyba nie mamy czego szukać za bardzo. Chyba, że ktoś te koszule i marynarki będą pasowały. No niby to się nadaje na przykład. A tutaj? Tutaj żadne spodnie się nie nadają, więc... zobaczmy piżamy. Może jakaś blizna jest. Dla kobiet była, więc... dla facetów też by mogła być, czemu nie? Okej, mamy jedne nowe bokserki. Oczywiście z wielkim napisem Diesel. O, miętowe i czarne. O, całkiem fajne. Zostaniesz w nich. I... no tutaj nic nie będzie. Kapciuszków też nie będzie. Nie ma co szukać. W sportowych pewnie się nadają t-shirty i bluzy. No. T-shirty i bluzy się nadają do sportowych. Spodnie, które się nadają. O, i te krótkie też się nadają. Możesz tak na sportowo wyglądać. Czemu nie? A jakiś kąpielowy strój? Nie, no dla facetów nie byli tak łaskawi. Nowych kąpielowych nie ma. Na dwór pewnie też się nadają bluzy i dżinsy, które już widzieliśmy, także nie ma co sprawdzać. Z racji tego, że dla małych dziewczynek i starszych dziewczynek nie było żadnych
ubrań, ani fryzury, ani dodatków, nawet jednego, więc myślę, że dla chłopców też nie ma sensu sprawdzać. Więc przechodzimy już do naszej Julii. Tutaj jej coś wylosujemy. Albo sama wybiorę. Okej, okay, jakieś tam cechy dla Julii mamy. Dobra, klikniemy jej ten fenomen mody. Trochę pasuje do Diesla. I tak, to tutaj nie ma żadnego znaczenia, więc zatwierdzamy naszą Julię. I wybieram się na parcelę jakąś, żeby tam te wszystkie rzeczy wyciągnąć. Także jak to zrobię, to zaraz do was wrócę i wam wszystko pokażę. Jeśli chodzi o ubrania, to jakoś super dużo ich nie ma. Zwłaszcza jeśli patrzymy na to, że mamy tylko dla... No, dla nastolatków pewnie też są, bo się pokrywają często z ubraniami właśnie dorosłych i młodych dorosłych, tak samo ubrania emerytów się niektóre pokrywają. No ale ani dla dzieci, ani dla małych dzieci nic nie znajdziemy, co w sumie jest dosyć częste w akcesoriach i nawet w dodatkach, tak mi się wydaje. W każdym razie na pewno jest dużo fajnych spodni i to jest zdecydowany plus. Myślę, że to jest największy atut, jeśli chodzi o ubrania, właśnie bardzo fajne spodnie. A parę fajnych gór, bluz i t-shirtów dla facetów też się znajdzie, dla kobiet tak samo jest parę ciekawych bluzek. No, nie ma tego dużo, ale wydaje mi się, że ubrania są całkiem fajne. Zobaczymy, jak wygląda rzecz z tym, co możemy znaleźć w trybie budowania i kupowania. Także zaraz do was wracam. Okej, okay, ja już jestem. W tym miniaturowym domeczku... Co tam samolot spada? Tle, nie wiem. W tym miniaturowym domeczku mieści się wszystko z trybu budowania. Budowania to na wyrost, ponieważ w trybie budowania, jeśli chodzi o te akcesoria, nie ma totalnie nic. I jeśli tutaj widzicie jakieś okna, które musiałam dać, żeby tam było jakieś światło, jakieś drzwi, które musiałam dać, żeby dało się tam wejść, oraz jakieś pokrycia ścian czy podłóg, które tutaj widzicie, które dałam, żeby wszystko nie wyglądało tak surowo i łyso, to one nie pochodzą z Diesla, tylko pochodzą z podstawy, ze Skoków w przyszłość albo z czegokolwiek innego, bo w trybie budowania nie ma totalnie nic. Natomiast mamy bardzo malutko rzeczy z trybu kupowania i teraz postaram się wam je pokazać. I tak naprawdę nie ma tu nic jakiegoś super ciekawego. Julia tutaj już trochę rozgościła, ponieważ czekałam aż przyjdzie lama, czekałam aż przyleci portal, żeby nam tutaj nic teraz nie zakłócało oglądania tych kilku mebli, które mamy. Dobra, więc tutaj jest coś w rodzaju salonu jadalni. I tak, mamy taki stół, który sam w sobie naprawdę bardzo mi się podoba i te krzesła uważam, że też są bardzo fajne. Lampa również, jeśli chodzi o tę, jest bardzo ciekawa. Ogólnie meble są fajne, tylko... No jest ich bardzo malutko. Tutaj mamy takie dwa stoliki do kawy. Taki mniejszy i większy. W stylu takich troszeczkę skrzyń. W sumie wyglądają całkiem fajnie. Oraz jest taka żółta lampka. Ona bardziej by, myślę, na biurko pasowała. Julia tutaj nie ma totalnie co robić, więc cały czas bawi się smartfonem. Chociaż o tyle dobrze. Jest też stolik do kawy taki... Też tak z takimi jakby płytami winylowymi, które wygląda jak jakieś stanowisko DJ-a. Tak trochę ogólnie panuje to taki styl muzyczny. Ja dostała drugi poziom umiejętności. To naprawdę fantastycznie. Jesteśmy bliżej sufitu. Tak, więc to też jest stolik do kawy i ten też mi się bardzo podoba. No i mamy jeden nowy rodzaj fotela oraz nową kanapę. W sumie nie są złe, ale jakoś tak porywać też nie porywają. No i mamy... parę mebli, powiedzmy, jeśli to tak można nazwać, które się nadają do sypialni. A mianowicie jest jedno nowe łóżko, które jest całkiem fajne i ma bardzo fajny design pościeli. Są też, właściwie jest jeden, ja dałam dwa, żeby tak było symetrycznie. Jest nowy stolik, taka etażerka właściwie bardziej. Też przypomina tam ten stolik do kawy z płytą, który mi się tak bardzo podobał. Chyba tutaj jest taka płaszczka czy coś takiego, jakieś morskie stworzonko, wygląda całkiem fajnie. No. Łóżko się mi chyba spodobało. No i taka nowa lampka właśnie. No i co tutaj jeszcze jest? To taka lampa stojąca oraz jedno lustro. To są wszystkie dekoracje, które tu były. Także, no widzicie, jest tego przerażająco wręcz mało. I tak naprawdę Diesel jest raczej marką, która słynie z ubrań. Mebli też tam troszeczkę produkują, pewnie dlatego to też tak wygląda. No ale jednak tutaj otrzymujemy mniej rzeczy, zdecydowanie mniej rzeczy niż w innych akcesoriach. Ja wam może pokażę, ile tego jest. A jest tego wszystkiego... Jest tego wszystkiego tyle.
Tak, i to już jest wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Więc otrzymujemy 14 rzeczy. I... No, są one całkiem fajne. Nie mówię, że są brzydkie czy coś takiego, ale 14... 14 to jest po prostu żałośnie mało. Ubrań też jakoś super dużo nie było, a te akcesoria jakoś, nie wiem, przez to, że jest mniej rzeczy, nie były tańsze od innych, więc... No nie wiem, no jednak trochę ilością rzeczy jestem jednak rozczarowana. Słyszałam, że jest mało, no ale myślałam, że jednak to mało to troszeczkę więcej niż 14, prawda? No. A jest tylko 14 i tak to wygląda. I właściwie, no... Najbardziej, co mi się podoba, no to te stoliki, powiedzmy. Ten, ten i ta etażerka. To jest chyba tutaj takie najciekawsze. Reszta rzeczy jest spoko, ale... No i ten fotel jest też jeszcze całkiem fajny. Reszta rzeczy jest spoko, ale... Czy są jakieś takie super niezwykłe i wyjątkowe? No to ja nie wiem. Także no to by było wszystko. Widzicie, dosyć szybko się uwinęłam z tym first lookiem, ponieważ za dużo do oglądania tutaj nie ma. Żadnych nowych fryzur. Też myślę, że jak Diesel ma swoje pokazy mody, to na pewno modelki jakieś tam fryzury posiadały, także no mogli chociaż machnąć jedną czy dwie fryzurki inspirowane tymi pokazami, to źle by nie było. Zwykle jednak jakakolwiek fryzura chyba w każdych akcesoriach wydaje mi się dochodzi, przynajmniej i dodatkach, przynajmniej tych, które ja miałam do tej pory. No i tyle z Diesla. Myślę, że najmocniejszą stroną tych akcesorii są fajne jeansy, tak naprawdę. I mnie się jeszcze podobają właśnie całkiem fajne stoliki. Parę t-shirtów fajnych i fajnych bluz też znajdziemy. Aczkolwiek, no jak mówię, jest tego po prostu strasznie, strasznie malutko. Także... No nie wiem. Nie wiem, czy te akcesoria są warte zakupu, czy nie, to już musicie sami zdecydować. Na pewno swoje ceny w dniu premiery warte nie są teraz. Można je kupić taniej, więc może dla tych jeansów można zaryzykować, nie wiem. To już musicie, jak mówię, ocenić sami. Generalnie, no, mnie najbardziej podobają się spodnie i te stoliki. Inne rzeczy są spoko, ale nie są jakieś takie wow, także... No nie wiem, no raczej najfajniejsze akcesoria, które posiadam, to nie są. I... No i cóż, to by już chyba było wszystko w tym first looku. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało i oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa, pa!